Każde spotkanie Jezusa z drugim człowiekiem jest okazją dla nas, by przyglądać się sobie i swojej relacji z Nim. Te wszystkie wydarzenia, uzdrowienia, spotkania są wędrówką Jezusa do Jerozolimy. Mają prowadzić do tego ostatecznego wydarzenia, do cudu, do najpierw męki, trudu, męki, cierpienia, ale także i tego cudu zmartwychwstania. Papież Benedykt XVI powiedział w adhortacji o Słowie Bożym: wiara jest spotkaniem z osobą, której powierzamy własne życie. Wiara jest spotkaniem z osobą, której powierzamy własne życie. Chciałbym, żeby te spotkania prowadziły do takiej osobistej modlitwy. Przez te nagrania, przez te medytacje chciałbym podpowiedzieć, jak samemu modlić się Słowem Bożym, by po tym czasie Wielkiego Postu samemu sięgać po Słowo Boże, medytować, odkrywając siebie na kartach Ewangelii. To, co robię, jest tym początkowym procesem, etapem Lectio Divina, samym odczytaniem Bożego tekstu. Natomiast potem w naszej pracy potrzeba medytacji, tego osobistego dotknięcia tekstu, a także i z tej wychodzącej z medytacji adoracji Chrystusa, kontemplacji, uwielbienia Go za Jego moc, za Jego Słowo. Stąd zachęcam do tego, by słuchając tych kolejnych rozważań, mieć w ręku ołówek, notes, może marginesy Pisma Świętego, podkreślać, notować, zaznaczać, to gdzieś tam z czasem przyda się, wróci do tego każdy z nas, kiedy przyjdzie ta Ewangelia, kiedy coś tam się może wydarzy, więc warto mieć to swoje Pismo Święte. Natomiast w tym kontekście tych spotkań, po naszym spotkaniu, po wysłuchaniu tych słów, niech to będzie taki osobisty czas w ciszy, może z delikatną gdzieś muzyką, wyciszenie, żeby samemu ten tekst czytać. Jeśli pojawiają się jakieś komentarze, jeśli jakieś pytania, sugestie, proszę pisać w komentarzach pod filmem, być może wiadomości, czy na Facebooku, czy na wiadomości mailowej. Pod filmem także jest link do mojej strony. Tam też można znaleźć do mnie na miarę, żeby się odezwać. Zachęcam do tego. Zachęcam także, by subskrybować kanał Jaskinia Słowa na YouTubie, by także udostępniać te nagrania, polecać innym, by ten serwis się mógł rozwijać. Tyle w takich wstępnych rzeczy. Przechodzimy do rozważania. Na dzisiejszy dzień przygotowałem Ewangelię mówiącą o uzdrowieniu córki Jaira. Ewangelia świętego Marka, rozdział 5. W tym rozdziale mamy dwa wydarzenia. Zaczniemy od wersetu 21. Oto Jezus przeprawia się łodzią na drugi brzeg. Wielki tłum zbiera się wokół Niego, a On stoi nad jeziorem. To już jest wprowadzenie w scenerię, gdzie będziemy. Będziemy znajdowali się nad jeziorem galilejskim. Opis tego cudu, czy dwóch cudów, znajduje się właśnie tam, gdzie najwięcej cudów. To najwięcej tego, co Jezus robił właśnie nad jeziorem. Wielki tłum to pojawi się kilka razy, to stwierdzenie, że wielki tłum jest z Jezusem.
to też warto jakoś sobie wyobrazić, co to znaczy. I to miejsce. Wielki zbiornik, 21 km długości, prawie 13 km szerokości. Podczas wiatru wielkie fale i to jezioro nazywane jest przez ludność morzem, ale ma różne nazwy biblijne. W Starym Testamencie, ale także dzisiaj przez Żydów, określane jest mianem Kineret. Kineret od hebrajskiego słowa kinor, to znaczy harfa czy cytra. Ale w Ewangelii znajdziemy jeszcze inne nazwy, Morze Galilejskie, Morze Tyberiackie, czy Jezioro Galilejskie, Jezioro Genezaret, od nazwy równiny, która rozciąga się od północnego zachodu w kierunku południa, czy południowego wschodu. Genezaret. To jest miejsce. Tłum ludzi wokół i oto werset 22. Przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił go usilnie. Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. To jest prowadzenie, zanim zacznę mówić o Jairze i jego córeczce, to chcę powiedzieć, że w tym fragmencie, który dzisiaj zaproponowałem, mamy za chwilę uzdrowienie kobiety, która się dotknęła Jezusa w tym tłumie, ale zostawmy to na inny raz. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli o wersetach 21-24, czyli do momentu Jezus poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nimi, i potem od momentu, czy od wersetu 35 do końca. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi. Czyli tym się dzisiaj chciałbym zająć. Wracamy do tekstu. Oto Jair pada do stóp Jezusa. Prosi go usilnie. Obraz Jaira bardzo, bardzo konkretny, ważny. Jair jest przełożonym synagogi, archisynagogos. To była osoba, no, archi, czyli jakaś taka zacna, ważna, bardzo szanowana we wspólnocie lokalnej, nie tylko żydowskiej, po prostu to był jeden, no, człowiek z elity tamtych terenów. On był odpowiedzialny za życie religijne, ale wiemy, że synagoga w tamtym czasie była też takim ważnym miejscem kulturalnym, społecznym. Więc była to osoba zacna, znana. I pada przed Jezusem na kolana. To jest gest pokory, gest uniżenia. Bardzo taki szczególny gest. Także jego w ogóle przyjście do Jezusa. Wiemy, że przecież przełożeni synagogi, faryzeusze, oni gdzieś na Jezusa czyhali w takim sposób, no, niecny, żeby coś w nim znaleźć złego. Jair publicznie pada przed Jezusem. To znaczy ma odwagę na taką ogromną pokorę, uniżenie, ale także i zawierzenie Jezusowi, bo mówi: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. W Ewangelii Mateusza czy Łukasza w podobnym opisie znajdziemy informację, że dziewczynka już nie żyje. Natomiast Jair prosi Jezusa, by przyszedł do niego domu, położył ręce. To bardzo ciekawy gest, starożytny gest wkładania rąk na osoby chore, aby przekazać moc Chrystusa, tak? Aby on przekazał swoją moc, przekazywanie mocy, gest uzdrowienia, gest, który towarzyszy Kościołowi także do dzisiaj.
I takie pytanie, które jakoś mnie zastanawia, oto ten obraz Jaira, który pada do stóp, by prosić o córkę. Niech to będzie dla nas zastanowienie, jak wygląda moja modlitwa. Oto Jezus odpowiada na prośbę Jaira, bo werset 24 mówi: poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i na niego napierał. A więc Jair towarzyszy Jezusowi, staje się świadkiem jego czynów i słów, także uzdrowienia tej kobiety cierpiącej na krwotok. Natomiast ważna jest ta jego postawa, że on tyle wkłada wysiłku, żeby być przy Jezusie, przychodzi do Niego, pada przed Nim, w tym tłumie pada przed Nim. Możemy to sobie wyobrazić, tłum takich szarych, zwyczajnych ludzi i raptem idzie zacny Jair, no to przecież jasne, że wszyscy się rozstąpili, bo to ten właśnie ważny przyszedł i on ma odwagę, kiedy ten tłum przycichł, patrzy, co się będzie działo, pada przed Jezusem i prosi, błaga, przyjdź i połóż na nią ręce. Co więcej, wyznaje swój problem, moja córeczka dogorywa, umiera. Połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. To jest taka niezwykła jakaś myśl o wierze tego Jaira, że on wierzy, że to i się może stać. I tu pytanie tak do nas: kiedy ostatnio walczyłem na modlitwie o kogoś? Kiedy ostatnio z taką energią, z taką wiarą jak Jair modliłem się? Nie chodzi w ogóle o modlitwę. Chodzi o modlitwę w sytuacji trudnej, w sytuacji, kiedy doświadczam swoich utrapień, smutku. Także tego naprawdę zrezygnowania, czy strapienia grzechu, czy mam odwagę przychodzić do Jezusa, czy modlitwa jest dla mnie takim zmaganiem, czy rzeczywiście mogę powiedzieć, że walczę na modlitwie o kogoś, czy mam w sobie tyle wiary. Tylu ludzi mówi mi o swoich doświadczeniach, o cierpieniu, o chorobie, o przeżywaniu zarażenia koronawirusem, kwarantanny, jakichś nieraz tragediach, podpięcie pod tlen, jakieś problemy w szpitalu. Czy ja wtedy padam na modlitwę? Czy przychodzę do Jezusa, by paść przed Nim na twarz? To jest niezwykle ważny temat, być może także teraz na początku Wielkiego Postu wcale nie przypadkiem on się nam pojawia. I po tym wersecie przechodzimy do wersetu 35. Gdy Jezus jeszcze mówił, przyszli ludzie z domu przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, powiedział do przełożonego: nie bój się, wierz tylko. Jakby nie strać jeszcze wiary. Bardzo ważne słowa. Zobaczcie, już jest prawie dobrze. Oto wyobraźcie sobie całą sytuację. Jezus spotyka się z Jairem, Jair prosi go o uzdrowienie, Jezus mówi: dobrze, pójdę. W tym czasie Jairowi no, gdzieś pojawia się w sercu światełko nadziei, potem Jezus uzdrawia cierpiącą na krwotok kobietę, więc Jair jeszcze bardziej jest pełen nadziei i gdy właśnie już skończył to uzdrowienie, powiedział tej kobiecie: idź w pokoju, to teraz przychodzą jego słudzy i mówią: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Tu jest takie dziurawe słowo, bo w tym miejscu jest słowo czemu jeszcze trudzisz nauczyciela, styleis, to znaczy czemu jeszcze szarpiesz, czemu go jeszcze szarpiesz, czemu nim potrząsasz. To jest ten zapał, o którym mówię. Czy my mamy odwagę tak walczyć na modlitwie, szarpać Jezusa, potrząsnąć Jezusem, aby nam coś zrobił, aby do Niego mówić, aby uzdrowił nasz dom, aby uzdrowił naszą rodzinę, aby przywrócił nam pokój serca. Czy jest w nas tyle wiary? Jezus mówi do Niego: nie bój się, wierz tylko, zachowaj wiarę, nie strać wiary.
Wierz tylko, nie bój się. Może tak jest. Tutaj iskierka nadziei, bo Jezus się zgodził, bo uzdrowił tą kobietę, a za chwilę ktoś nam gasi tą iskierkę nadziei, mówiąc, twoja córka umarła, czemu jeszcze szarpiesz się z nauczycielem? To może być dla nas bardzo konkretne spotkanie. Mamy takich ludzi, którzy z różnych powodów mają takie wieści, które nas naprawdę mogą dobić, doprowadzić do ziemi. Dramat. Jair jest w rozpaczy, w beznadziei. W takim momencie może sobie uświadomić, że tak naprawdę to nic się nie. To ta interwencja u Jezusa była bez sensu. Ale Jezus próbuje ratować to, jego rozpacz i mówi, nie bój się, wierz tylko. I dalej mówi tylko do Piotra, Jakuba i Jana. Bierze tylko ze sobą najbliższych, trzech apostołów. Tych trzech, Piotr, Jakub i Jan, są jakoś tak szczególnie wybrani przez Jezusa. To oni są obecni w przemienieniu na górze Tabor, to oni są w ogrodzie oliwnym podczas modlitwy. Jezus pozostawia tłum i bierze tylko tych trzech. Pozostawia całą resztę i bierze tych trzech. To też jest ważny obraz. Oto są ci wybrani przez Jezusa, ci, którzy są zaufani, ci, na których może liczyć, ale także ci, których szczególnie formuje. Bo to wydarzenie, które zaraz się wydarzy, ma być znakiem nie tylko dla Jaira, ale także i dla uczniów, bo będzie zapowiedzią jego zmartwychwstania. Przyszli do domu przełożonego, widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich, czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. A więc Jezus przychodzi do domu Jaira, a tam płacz, zawodzenie, które może wskazywać na to, że już rozpoczęły się jakieś uroczystości czy obrzędy pogrzebowe, które w tym świecie były bardzo szybko po śmierci. A Jezus mówi, że ona tylko śpi. Ale wiemy, że zasnąć to także w języku Biblii śmierć. A więc Jezus chce przez to wyrazić, że córka Jaira nie umarła w takim ostatecznym sensie. Ona jest śpi, będzie zaraz wskrzeszona. Teraz ciekawostka, zobaczyłem w tekście greckim, zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie w języku polskim. Płacz i alaladzontas. Alaladzontas to lamentujący. Alaladzontas to tu jest onomatopeja, oto słowo, które naśladuje dźwięki. Alala to było to lamentowanie, więc lamentujących. Alaladzontas, płaczących, zawodzących. Tam się wznosiły krzyki. To też ważna wskazówka do tego, jakby sobie wyobrazić tą scenę i lepiej ją zrozumieć, jej też tragedię. Jaka jest reakcja Jezusa? Wyśmiewali go. Oto oni wyśmiewają, dlatego że zupełnie nie rozumieją tego, co mówi Jezus. Czemu robicie zgiełk? Nie umarła, tylko śpi. Nie wierzą w boską moc Jezusa. A jak jest z nami? Wyśmiewali go, gdy powiedział swoje słowo. Czy nie jest czasem w nas też tak, że Jezus nam mówi, a my go wyśmiewamy? W sensie nie przyjmujemy, nie potrafimy przyjąć słowa, które nam mówi. Może były takie wydarzenia, może były takie momenty, w których Jezus pokazuje, jak bardzo jest blisko, a mimo to my nie potrafimy być przy Nim, nie potrafimy pójść za Jego Słowem. Odsunął wszystkich. Wziął tylko ojca, matkę, Piotra, Jakuba i Jana
i wszedł tam, gdzie leżało dziecko. A więc bierze tylko najbliższych, trzech apostołów i rodziców. Tylko najbliższych. I całym centrum jest ta dziewczynka. Bierze tylko wybranych. Już nie jest tłum, już nie zawodzą. Teraz z tego hałasu tłumu, z płaczu żałobników staje się głęboka cisza. Jest tylko Jezus, rodzice i uczniowie. I Jezus bierze dziewczynkę za rękę i mówi do niej Talita kum. To znaczy, dziewczynko, wstań. Ta aramejska formuła Talita kum może świadczyć o tym, jak bardzo jest to starożytny tekst i jak bardzo te słowa były ważne dla pierwszej wspólnoty chrześcijan. Na tyle ważne, że nie były tłumaczone na grecki, jak cała reszta Ewangelii. Kum to znaczy po grecku egeiro, powstać. A to słowo w Ewangeliach odnosi się do rzeczywistości powstania Jezusa ze śmierci. I tutaj również zwróćmy uwagę na tekst grecki, bo w polskim mamy ująwszy dziewczynkę za rękę, a taki mały szczególik w tekście greckim chwyciwszy silnie rękę dziecka. Chwycił silnie, z mocą, z siłą. On ma moc. Chwycił ze swoją mocą. Chwycił silnie dziewczynkę. I mówi do niej, wstań, a ona wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. Osłupieli ze zdumienia. Osłupieli. Ci, którzy to widzieli. I rodzice, i uczniowie. Ale przykazuje im z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział. I aby dano jej jeść. Niezwykłe to ostatnie słowo, aby dano jej jeść. Niezwykłe troska Jezusa o tą dziewczynkę. Jezus nakazuje też uczniom i rodzicom milczenie wobec tego cudu. Często to w Ewangelii jakoś czytamy, że Jezus prosi o tajemnicę. Być może po to, by podkreślić, jakoś przygotować może uczniów na takie głębsze poznanie tego, kim On jest. Być może po to, by uczniowie nie przekazywali tylko wiedzy, no to jest ten, który umarłych wskrzesza. Żeby nie było tak, że Jezus będzie jakimś znachorem, cudotwórcą i gwiazdorem, ale żeby także poszli za Nim ci, którzy zobaczą krzyż. Czemu Jezus wybrał tą dziewczynkę? Bo zobaczył wiarę Jaira. Czemu wybrał tą rodzinę? Bo tak chciał. Ale przecież wiemy, że wiele dziewczynek umarło, że wielu ludzi nie zostało przez Jezusa wskrzeszonych. To nie jest warunek do pójścia za Jezusem, żeby zobaczyć taki cud. Dlatego może nie chcę, żeby to było tak bardzo głośno opowiadane. Ciekawe jest to podkreślenie, że ma 12 lat. 12 lat też cierpiała kobieta na krwotok, której mowa jest kilka wersetów wcześniej. I ma 12 lat, czyli jakby kończyła ten czas dziecka i wchodziła w czas dorosłego życia. To jest ten czas taki liturgiczny, religijny dla Izraela. Wchodzi w życie i traci życie. I to teraz sobie może warto zastanowić się nad nami. Może takie coś było. Kiedy wchodziliśmy w życie, wszystko się zapowiadało obiecująco. Życie rodzinne, małżeńskie, zakonne, kapłańskie. Początek był wspaniały, ale potem się wydarzyło coś, co sprawiło, żeśmy trochę umarli. Żeśmy trochę stracili życie. I tak naprawdę to bym chciał, żeby było punktem wyjścia do naszej medytacji. Gdyby Jezus dzisiaj stanął twarzą w twarz z nami, tak jak stał z Jairem, czy mamy odwagę tak przychodzić do Niego z taką gorliwością, z takim zmaganiem
walczyć na modlitwie, czy mamy odwagę tak przychodzić do Jezusa, czy mamy odwagę tak prosić o innych, ale także wierzyć, że On to może zrobić, czy mamy odwagę ośmierzyć się dla Jezusa, w tłumie stanąć pośród wielu ludzi i upaść na kolana, uniżyć się. Co dla mnie znaczy to uniżenie? I drugie spotkanie to spotkanie w tej ciszy pokoju dziewczynki i Jezusa. Talita kum, dziewczynko, tobie mówię, wstań. Tam szarpał Jair Jezusa, a tutaj Jezus szarpnął ręką tej dziewczynki, poruszył ją. Co Jezus we mnie powinien tak poruszyć? Co dzisiaj we mnie jest takie umarłe? W jakiej przestrzeni życia nie mam siły iść, nie mam siły powstawać? Co we mnie jest takiego? W czym potrzebuję usłyszeć? Wstań. Kum. Wstań. Jezus odnajduje ludzi, którzy są w sytuacji trudnej, beznadziejnej. Oto ojciec dowiaduje się o śmierci swojej ukochanej córeczki. Ale Jezus sam zna i wie, co robić. Dotyka zmarłego ciała dziewczynki, a więc znowu to jest sytuacja tej nieczystości, którą w ten sposób przejmuje na siebie. Miłość jest ważniejsza niż wszystkie ludzkie przepisy. Oto Jezus uzdrawia, wskrzesza, jest tym, który daje życie, który odnawia życie, który zapewnia życie, daje też szczęście, daje radość tej rodzinie, ale także jakiś przykład uczniom, którzy powinni to mocno zapamiętać i pamiętać potem w chwili wątpliwości i cierpienia. Zachęcam do osobistego spotkania z tym tekstem. Niech te moje kilka słów coś może pomoże, a niech będzie punktem wyjścia do naszej osobistej modlitwy tym słowem i spotkania z tym tekstem. Zapewniam, że jeszcze wiele można w nim znaleźć. Znajdźmy czas, a wtedy nam się słowo będzie rozjaśniać. Wiara przełożonego synagogi pokonuje trudności, przychodzi do Jezusa, nie zważając na swoją pozycję społeczną. Prosi, by przyszedł do jego domu. A potem Jezus go umacnia w wierze. Nie bój się, wierz tylko, pociesza go. Już zanim go uzdrowił, to już go pocieszył. Jezus prosi, żeby nie mówili nikomu, nie tylko w tym miejscu, ale i w innych. Jezus chce może powiedzieć, pokazać, by uniknąć może tego, żeby nie interpretować Jego i Jego posłannictwa jako tylko cudotwórcę, bo Jego dzieło to nie tylko cuda. Jego dzieło to także śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Co się działo później z Jairem i z jego córką? Nie wiem. Ale mogę być pewien, że byli jednymi z pierwszych świadków zmartwychwstania.